15 września 2018 roku. Jesteśmy w drodze z Berlina przez Zieloną Górę do Gorzowa. Przyjazd do Zielonej Góry nastąpił około godziny 11. Uczestniczyliśmy w święcie winobrania oraz w małej konferencji w Urzędzie Wojewódzkim. Zbliża się godzina 15.20, czyli czas na punktualny odjazd do Gorzowa. Pojazdem, którym jedziemy, jest kursujący na co dzień między Berlinem i Kostrzynem spalinowy zespół trakcyjny typu Link bydgoskiego producenta PESA. Po polskiej stronie operatorem wyprawy są przewozy regionalne. Dzięki uprzejmości przewoźników oraz załogi pociągu udało nam się zarejestrować całą podróż z kabiny maszynisty, patrząc przez przednią szybę. Serdecznie zapraszamy więc na wycieczkę. W naszej wyprawie uczestniczyli głównie radni Izby Deputowanych i członkowie rządzącej w Berlinie oraz w Brandenburgii socjaldemokratycznej partii SPD, fachowcy z dziedziny komunikacji i gospodarki. Na pokładzie pociągu znalazł się również prezes operatora Niederbarnimer Eisenbahn, w skrócie NEB, właściciel wynajętego pociągu. Był zadowolony, że jego pojazd w trakcie naszej wyprawy mógł wreszcie pokazać, że potrafi jechać z pełną dozwoloną prędkością 140 km na godzinę. Codzienne rozkłady Berlin-Kostrzyn niestety na to póki co nie pozwalają. Najpierw wjeżdżamy przez zbudowaną w 2014 roku łącznicę na historyczną linię główną Halle-Guben-Posen, czyli Halle-Gubin-Poznań. Budowa łącznicy umożliwiła skrócenie czasu jazdy na szlaku Zielona Góra z Bąszynek Gorzów Wielkopolski o 33 minuty przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa. Linia numer 367 prowadząca ze Zbąszynka do Gorzowa jest ujęta w przyjętym we wrześniu 2014 roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich. Czytamy tam między innymi: linia ta jest pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana, o państwowym znaczeniu na odcinku Zbąszynek-Skwierzyna. Linia pierwotnie wybudowana w 1885 roku jako Zbąszyn-Międzyrzecz, po utworzeniu nowej granicy państwa w 1920 roku została przerwana, a połączenie do Międzyrzecza poprowadzone z nowej stacji w Zbąszynku. Otwarcie pozostałego odcinka odbyło się w kilku etapach, przy czym dopiero po wybudowaniu mostu nad Wartą w 1899 roku cała linia była przejezdna. Ten układ pozostał do dziś, gdzie linia numer 367 rozpoczyna się na stacji węzłowej w Zbąszynku i poprzez stacje węzłowe w Międzyrzeczu oraz Skwierzynie prowadzi bezpośrednio do Gorzowa Wielkopolskiego. W samym Gorzowie linia prowadzona jest bezkolizyjnie w stosunku do linii numer 203, gdyż stacja ma układ widłowy z osobną grupą torów dla linii 203 i 367 oraz grupą torów towarowych. Na stacji Gorzów Wielkopolski Zieleniec odgałęziała się rozebrana już linia w kierunku Sulęcina i Kostrzyna przez Rudnicę. Na pozostałych liniach bocznych odgałęziających się w Skwierzynie i Międzyrzeczu prowadzi się obecnie stosunkowo niewielki ruch towarowy.
Jeszcze w latach 90. oprócz typowych relacji do Zbąszynka uruchamiano tymi bocznymi liniami bezpośrednie pociągi z Gorzowa Wielkopolskiego do Poznania przez Międzychód i Pniewy. Obecnie linia numer 367 razem z linią numer 358 tworzy ciąg komunikacyjny w najdogodniejszy sposób łączący dwie stolice województwa, Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. W przeciwieństwie do odcinka linii 358 w kierunku Zielonej Góry, linia 367 nie jest wyposażona w elektryczną sieć trakcyjną, co wymusza stosowanie taboru spalinowego na całej trasie. Linia Zbąszynek-Gorzów Wielkopolski stanowiła jedną z pierwszych i nielicznych na terenie kraju, na której dzięki wprowadzeniu do eksploatacji autobusów szynowych z sukcesem udało się wznowić zawieszone przez PKP połączenia. Przed nami szlak odgałęzia się. Dwa tory prowadzą w lewo do stacji Czerwieńsk i dalej do Gubina. Dalej w planie rozwoju transportu w województwie lubuskim z 2014 roku czytamy. W roku 2011 linię 357 zmodernizowano w ramach środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres prac obejmował kompleksową wymianę nawierzchni, wymianę podkładów, modernizację jednego obiektu inżynieryjnego, montaż wiat przystankowych, wind przyporęczowych na dworcu w Gorzowie Wielkopolskim, modernizację oświetlenia stacji i przystanków osobowych oraz przejazdów kolejowych, a także modernizację urządzeń sterowania ruchem. Główne efekty modernizacji to zwiększenie zdolności przepustowej, dostosowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, skrócenie czasu podróży, podniesienie prędkości dla szynobusów do 100 km na godzinę, poprawa komfortu podróżowania. Wykonane w 2011 roku prace remontowe objęły swoim zakresem tylko część linii kolejowej i już w roku 2013, to jest w chwili tworzenia przedmiotowej analizy, stwierdzono 31 stałych ograniczeń prędkości. 15 ograniczeń, z których 6 do prędkości 20 km na godzinę, spowodowane jest ograniczoną widzialnością na przejazdach kolejowych. Pozostałe ograniczenia spowodowane są układem geometrycznym toru, złym stanem technicznym rozjazdu lub mostownic. W rezultacie czas przejazdu możliwy do uzyskania przy maksymalnej prędkości drogowej określanej na tej linii jest trudny do osiągnięcia z powodu wymienionych zwolnień.
Zwrócić należy uwagę, że są to ograniczenia stałe ujęte w rozkładzie jazdy, natomiast istnieją jeszcze ograniczenia tymczasowe, istotnie wpływające na czas przejazdu. Zarządca zapowiedział stopniowe likwidacje ograniczeń w ramach bieżącego utrzymania. Tyle na temat linii kolejowej nr 357 w planie rozwoju transportu w województwie lubuskim z 2014 roku. Teraz ciekawym mostem przekraczamy Odrę. Czy można zrobić lekką klimę w dół w tym autobusie? Znaczy, ustawiłem to 26 stopni, ale czy się da coś? Mogę co najwyżej na chwilę wyłączyć, żeby się temperatura podniosła. Okay, dziękuję. Bardzo proszę.
Kraków, ten 78202 na biegu jedziemy. Zbliżamy się do stacji Sulechów. Portal Atlas Kolejowy Net wspomina, że pod zarządem pruskim 1 kwietnia 1905 roku otwarto linię kolejową prowadzącą z Sulechowa do Wolsztyna. Później powstały przedłużenia do Grodziska Wielkopolskiego oraz do Lubonia koło Poznania. Niestety 1 czerwca 2006 roku PKP zamknęły ruch na szlaku Sulechów-Wolsztyn. 9 lat później likwidując nawet odcinek Sulechów-Powodowo. Sama stacja Sulechów powstała w 1870 roku. W portalu Atlas Kolejowy Net czytamy: do zmian dokonanych pod zarządami PKP można zaliczyć wymianę starych semaforów kształtowych na nowsze. O tych pierwszych archaicznych z krzywką na wysokości głowy kolejarza dziś już dawno zapomniano. Przychodzi jednak regres kolejowego transportu pasażerskiego w całym kraju. Nie omijaj on i Sulechowa. Pierwsza umiera linia do Konotopu. Ruch pasażerski zostaje zawieszony w 1987 roku. Rok później ten sam los spotyka linię do Świebodzina. Dopiero w 1993 roku znikają pociągi PKP z odcinka do Wolsztyna. W zamian za nie wjeżdża tam LKR, czyli Lubuska Kolej Regionalna, której los jest tak krótki, że mało kto zdążył zrobić zdjęcia z czasów, jak jeździła. Na czynnym do dziś odcinku Zbążynek-Czerwieńsk ruch pasażerski przetrwał, ale jest mocno ograniczony w stosunku do dawnych czasów. W 2007 roku na ładownię w Mozowie jeździł jeszcze pociąg z produktami ropopochodnymi, ale obecnie i on przeszedł już do historii. Stacja Sulechów jest jeszcze stacją węzłową tylko dlatego, że utrzymywany jest ruch towarowy do wytwórni materiałów izolacyjnych w Cigacicach. Po roku 2000 odcinek dawnej linii w kierunku Świebodzina przemianowano na bocznicę i w związku z tym wycięto semafor wjazdowy z tego kierunku i odnoszącą się do niego tarczę ostrzegawczą stojącą tuż przy wiadukcie nad linią Zbążynek-Gubin. Thank you.
tym miejscu od 1907 do 1997 roku znajdował się przystanek Kolesin. Portal Atlas Kolejowy.net podaje również. W Kolesinie dawniej znajdowały się dwa boczne perony. Mimo iż przystanek znajdował się w środku lasu, bardzo daleko od wsi, i tu istniała kasa biletowa, co dziś byłoby nie do pomyślenia. Mimo takiej odległości od zabudowań na pociągi waliły tłumy pasażerów. Kasa została zlikwidowana w 1982 roku. Resztki ostatniego peronu dogorywają w pobliżu toru. Zbliżamy się do stacji Babimost. Na dziś tutaj kończymy naszą relację. W Babimoście nasz pociąg będzie miał 6-minutowy postój, ale w następnym wydaniu naszego magazynu pojedziemy nim dalej, do Gorzowa. Ludzie chcą wsiąść.